Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Mamy jeszcze jedno zadanie tutaj do zrobienia. Dom jest tam, gdzie go sobie stworzysz. Każda dusza zasługuje na własny dom, więc Haron prosił Aleksiosa, by ten znalazł bezpieczne schronienie dla rodziny, która za życia straciła dach nad głową, ale droga okazała się niebezpieczna. Ogary Hadesa wpadły na trop rodziny. Dobra, idziemy tutaj porozmawiać z Haronem. I like having an assistant. If only you were dead, you could stay forever. Unfortunately, not my plan. Such is life. And death. On to the next lost souls. A family devastated by war wanders without refuge. I know how it feels to lose a home. Yes, you all have sad stories to tell. At least most who come here are dead now. I think I would still be sad if I was dead. The suffering you fleshlings inflict on each other never ceases to astound me. And that's why we are helping all the lost we can. You're right. They deserve to have somewhere safe to stay. Dobra, co to jest? Weźmy sobie to zadanie, śledźmy. Porozmawiaj z zabłąkaną rodziną w wiosce potępionych. O kurczę, to kawałek stąd. A, i tam jeszcze, kurczę, byłem. To mamy wszystko zrobione. Także na razie to zadanie zrobimy, a później zobaczymy, co z wątku głównego możemy zrobić. Możemy na pewno wytropić tych całych najemników, czy jak oni się tam nazywają. Polegli. I tutaj mamy polegli strażnicy i tych musimy zwerbować. Także zobaczymy, czy w tym odcinku uda nam się to zrobić, czy na następny to odcinek przełożymy. Czekajcie, bo ja chciałbym sobie tutaj. Czekajcie, bo tutaj nie ma przejścia chyba. Ojo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 j
ogarnia. Tutaj wszystko zrobiłem w tej części mapy. Te Dobermany to naprawdę twardziele. Ciężko zatuc. Stay back. I know how to fight. I'm not here to hurt you. Then what do you want? I've come to take you away from this place. Take you somewhere safe. Why would you help us? I was asked to find you and take you to safety. We have no friends here. Only each other. But the hounds are drawing close, so what choice do we have? There has to be somewhere nearby where you'd be safe. There's a cave not too far from here that could provide some shelter. It didn't look very inviting, but it's better than here. Anywhere else? There was also an abandoned camp. It would be ideal if not for all the strange creatures in the area. It could be dangerous. Do jaskini. We should go to the cave. Stay close. O kurde, jaskini aż tak daleko jest? Dobra, idźmy z buta. Zresztą musimy chyba z buta cisnąć. O, no spoko, dotrzemy tam. Powiem wam, że naprawdę producent się przygotował. Aha, na koniu oni są. A gdzie jest dziecko? Jeszcze dziecko było przecież. Poczekajcie, bo oni na koniu chcą jechać. W takim razie też wsiądziemy na konia.
exposed out here. No proszę, wrota nieugiętych. Nie było mnie tutaj. Nie było mnie tutaj. O matko. To jeszcze pytanik jeszcze jest. Oj, szybka podróż. To trzeba to odblokować. Ej, tam dziecko zostało chyba. Ej. Członkowie zbłąkanej rodziny mogą zginąć? Ej, no to kurde, nie mówcie, że muszę się wrócić po tego Bachora ich jeszcze. Ja cię pierdziu. Myślałem, że to oni go zabiorą. Ja pierdziu. No i za chwilę najwyżej wrócę. Pamiętaj, że jest fajna, bo możemy właśnie atakować dwóch, trzech więcej przeciwników, nie tylko jednego. O proszę, zadanie ukończone. Czy jednak po tego dzieciaka nie musiałem wracać. Okej, króciutki temat. Jako, że tu już jestem. O, rozbój niemal biały dzień. To jest chyba kontynuacja tego zadania, czy nie? Jako, że tu jestem. To musimy sobie tą lokację wywiedzić. W 100%. A tam jest skrzynia, dobra. Gdzie z tymi łapami? Precz ode mnie. No tu mamy jeszcze skarb, więc mamy lokację zaliczoną. Jako, że tu jestem, to jeszcze zajrzymy po ten punkt szybkiej podróży. Grota rozpaczy. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy ja tędy dam radę wyjść stąd. Dobra. Króciutkie zadanko na parę minut. No ale takie było, a nie inne, to zrobiłem. Mamy kolejne. Rozbój w niemal biały dzień. No do góry. Patrzcie, nie mogę się przedostać przez te pierścienie. Czekajcie, bo tutaj mamy tą szybką podróż. Także to sobie od razu odblokujemy, jak już tu jestem. Trochę daleko to, shit, no ale co już zrobić? Kurczę, daleko to. Dobra. Dobra, a to jest na górze. Dokładnie tutaj. Huh?
Matko, jak wysoko. Jeszcze wyżej. Dobra, mamy chyba wszystkie punkty widokowe, czy tam punkty szybkie podróży odblokowane. Całkiem klimatyczna ta lokacja, trzeba przyznać. A my się teraz udamy tutaj z powrotem. O kurde, to tutaj. Ale zwróćcie uwagę, że mamy większość tych lokacji zaliczone. No może nie wszystkie, tu mamy jeszcze kilka pytaniczków, ale nie wiem co z tym zadaniem. Kolejna lekcja. Odszukaj i użyj dusz strażnika. Druga jest... Aha, tu jest opisane. Jedna z nas spalonych ziemiach w jaskini narodzin Kronosa. Spalonych ziem. Dobra, na razie tego nie będę ruszał. Skupimy się na tym zadaniu, które się pojawiło. Co to się odpierdziela? What's going on here? A disaster! Can't I just have a normal day of ferrying the dead? Tell me what happened. All of these souls have had their coins stolen. Assistant, you have to find the thief and get the coins back so the dead can cross the Styx. Why don't you just let them through? Yeah, I know you're new around here, but that's not really how we do things in the underworld. Besides, Hades would burn me one toe at a time if I did. All right. I'll find the coin thief. Dobra. You hear that, everyone? My assistant will find the coin thief. Why would anyone want to rob the dead? Isn't it obvious? The coins are used to pay me for passage across the Styx into the underworld. Do you suspect anyone here already? So many pass through, and honestly, you all look the same to me. Come on, think. Well, there was a merchant and a politician who acted strangely. They were the only ones not storming my dock. I'll come back when I have news. I started looking in the Passage of Souls. It's where the first coins went missing. Good luck. With all the thieves in the underworld? I'll need it. Do roboty się bierzemy. O matko, daleko. Kurwa, jak ten koń jest. Czekajcie, co to chyba nie przejdę, chociaż dobra, zobaczmy. I should stay hidden if I don't want to fight. Zbadaj miejsce kradzieży na ścieżce dusz. Looks like someone buried something here and then collapsed. Must have been in a hurry. How am I supposed to find anything in this dirty, horrible wasteland? You must be looking for your stolen coins. How do you know? Maybe you're the criminal who came to admire their handiwork. I'm looking for the thief too, but I won't help with that attitude. Fine. I found nothing here myself anyway. You must remember when you last had your coins. Of course I remember. I was walking through the valley with the rest and struck up conversation with a merchant. So arrogant. Still wearing his jewels and gold. Won't do much for him here. When I reached the docks, they were gone. Did anything catch your attention? The merchant I spoke to seemed nervous. He asked if we really had to pay the ferryman. Perhaps his coins were already stolen? I think I've got what I need. Wszyscy szukają obola. Czekajcie, mamy jakiś postęp już w naszym zadaniu.
A raczej to ma być tutaj gdzieś. Aha, tutaj mam jakąś informację. Empty coin purses. The strings have been cut. Teren śledztwa. A gold bracelet, but it's broken. Must have snapped when its owner was digging. Ciekawe, że to... Czy tu jeszcze możemy coś znaleźć? You don't look like the usual people I see passing through here. I'm not dead, if that's what you mean. I'm searching for something. Makes two of us. I'm looking for the coins I lost. They must be around here somewhere. Kiedy ostatni raz miałaś przy sobie te monety? I remember wandering with the crowd of other people. We were all moving towards the dock. I don't remember where we came from. But as we reached this place, the crowd halted as a man, a politician I think, got up and addressed us. Where were you when you realized your coins were missing? At the dock. I was going to pay the ferryman when I discovered they were gone. Mm-hmm. Did you see anything strange during your travels? Only the politician. He was moving away from the docks while everyone else was moving toward them. I have to go. Good luck in your search. Okay. Gdzie tutaj jeszcze? Aha, to tutaj mamy szukać. Tu jeszcze mamy teren śledztwa. Może tutaj ktoś coś widział. No co tu niby jest do zebrania? Uda, to nie jest jeszcze koniec. Teren śledztwa jest tutaj. Aha! That's what I felt. It nicked me when they cut the strings of my purse. So did you see who did it? No, I was too focused on the politician addressing the crowd. Captivating man. No i co? Nic więcej tu nie... I think I've got what I need. Aha, złóż meldunek. No, koniu, kuźwa, nie uciekaj. Zawsze jak go wzywam, to mi ucieka. Fajne takie śledztwo, bo musiałem wrócić do tej jednej postaci ze sztyletem, który udało mi się zdobyć. Do tej pory tak było, że wystarczyło tam odnaleźć 2-3 miejscówki i zadanie dobiegło końca. Mamy już ten zestaw pancerza poległego. Możemy przekraczać te wrota zamglone, coś jak w Dark Soulsach. Finally, I was starting to worry you'd got lost. I didn't think your kind were capable of worrying. There are many things you don't know about us. Like how impatient we are. Have you discovered who stole the coins? The politician is responsible for taking the coins. I lost count of how many selfish politicians I ferried across the Styx long ago. We must deal with this now before more chaos ensues. Let's make this quick. I'm told you are the one to steal the coins. Me? No! I'm innocent! Of course you are. Problem is, my friend here thinks otherwise. You've got the wrong man! Please! You know, this is the worst part of my job. Zabił go.
Może rzeczywiście to nie on. I didn't want any of this. No one should have to pay to enter the underworld. To on jest, kurde, że na kupiec. Ups, Hades się pojawił. Hades, so nice to see you. Whatever brings you to my shore? I could hear this ruckus from the bowels of Tartarus. What is happening here? This man stole coins from the dead and then threw them into the river Styx. Mortals always seem to find new ways to surprise me. I'm glad you're finding this funny, but these people had coins for fair passage, and now they don't. If they do not have coins, they cannot cross into my realm. That is the law, Aaron. They were sent here with the coins as law and tradition state. They deserve to be granted passage. Why don't we let our friend here decide their fate? Ci ludzie powinni móc się przeprawić. Nie ma pieniędzy, nie ma przeprawy. Dobra. These people were robbed of their chance for peace. They deserve passage. Well said, Alexios. They will be granted passage to the underworld. And what of him? Feed him to your hounds. I was hoping you'd say that. Masakra. Sometimes we have to make difficult choices. To be able to do so confidently is a rare trait in your kind. I've done it before. I'll have to do it again. For such a hopeless fleshling, you've come a long way. This should help you in the rest of your journey. Thank you, Aaron. You've been a passable assistant. I hope you find the answers you seek in this realm. Dobra, misja wykonana. Tego możemy rzucić tutaj. A co z tymi pieniędzmi, które tutaj rzucił ten kupiec? Dobra, zdaje się, że mamy chyba wszystkie zadania tu zrobione. Znaczy te poboczne, tak mi się przynajmniej wydaje. Także zrobimy sobie teraz to zadanko. Kolejna lekcja. Odszukaj i użyj dusz strażnika 1 na 3. Druga jest we wschodniej części żałobnych pól. Żałobne pola. Spalone ziemie. Żałobne pola. I tutaj mamy lokację pod tytułem... Czekajcie, bo ja mam to zaznaczone. W komnacie Mani. Więc przypuszczam, że gdzieś tutaj. Dobra. O kurde, to... W zasadzie to mamy tutaj dwie miejscówki. Czekajcie, tam nie mogę wejść na górę? O mater deo. Co to za dziwaczne. No patrzcie, nie mogę tam się wbić na górę. Aha, bo tu jest takie przejście. O mater deo. Dobra. Jak się nie da, to się nie da. Komnacie Mani. W zasadzie to mamy tutaj dwie miejscówki. Tu jest jedna, tu jest druga. Tutaj mamy jeszcze tego Achillesa. Być może go... albo może go zostawimy. No zobaczę. Czekajcie, bo tu mamy szybką podróż. Czyli skrzydła Achillesa, które nam pomogą się przedostać wyżej. Nie będę się musiał wspinać. No i proszę, tutaj mamy tego Achillesa. Aha, tutaj mamy warownię odkupienia, czyli to jednak nie jest to. To jest jednak nie to, czyli pójdziemy tutaj zobaczyć. I to chyba ta komnata Mani, bo no tutaj raczej więcej tych lokacji nie ma. Jest, ale jednak się nie myliłem.
Odszukaj duszę strażnika. I tutaj, żeby przejść, to muszę mieć ten pancerz. Ja sobie założę ten i zmieniłem wygląd. Użyj zestawu, czyli używamy prawego przycisku myszy, żeby założyć ten zestaw. Przechodzimy tutaj przez to. Muszę z powrotem to założyć, bo ten zestaw, który mam, no niestety jest lepszy. O, patrzcie, tutaj mamy obrażenia, widzicie, większe, więcej zdrowia, więcej pancerza, większe obrażenia asasyna, więc założę cały zestaw. No i tutaj oczywiście możemy chodzić teraz. Jak będę chciał wyjść, to będę musiał z powrotem to założyć. Tak to wygląda. O cholera. Skorpiony tutaj chodzą. Na szczęście tutaj nie ma żadnych skrzyń do odszukania. Ani innych celów, więc... Powinniśmy dać radę szybko to w miarę. Oj. Dobra. Powiem wam, że może być tutaj ciężko dosyć. Dobrze, że założyłem sobie ten zestaw. O kurde, nie mamy za wiele życia. Kurde, bela la balans. Shit. Nie chcę przegrać tego. Ja cię pierdzielę. No ładnie, lecz się. Dobra, możemy. O matko. Ciężki pojedynek. Achilles. Hades needs you. Go to the gates and guard them with your life. Ale to nie jest chyba to zadanie. Przeklęta włócznia Achillesa. Dobra, jeszcze nam... Jeszcze jedno tutaj mamy zadanko. A widzicie, tutaj mamy jeszcze to. Poszukaj, użyj dusz strażnika. Ostatnie tchnienie Aresa. O! Ulepszone jest teraz dostępne w menu umiejętności. Czekajcie, bo to jest ulepszenie związane z leczeniem. Zobaczmy, co to daje. Pewnie więcej zdrowia odnawia.
Przeżyj, by walczyć dalej. Odnów 50% maksymalnego poziomu zdrowia i usunie efekty podpalenia i zatrucia. Ares daje ci jeden ostatni oddech w walce. Czyni ci odporny na ataki wroga. Przywraca 5% zadanych przez ciebie obrażeń jako punkty zdrowia, a otrzymane ciosy są automatycznie parowane. Dodatkowo po aktywacji usuwa efekty podpalenia i zatrucia. Czas trwania 10 sekund. Okej, fajne. Używamy tego, więc... Teraz tak, tutaj obrażenia wojownika sobie wbijemy. Jeszcze ewentualnie obrażenia asasyna. 16% więcej. Dobra, co z naszym zadankiem? Jedna jest na spalonych ziemiach w jaskini narodzin Kronosa. Spalone ziemie. No to powiem wam, że tutaj mamy kilka pytelniczków. Jaskinia Kronosa. No dobra. Aha, nie mogę się tutaj przenieść szybką podróżą stąd. Dobra, zróbmy cięcie może. No dobra, to jest pierwsze pytanie, które mam do blokowania i tutaj mam drugi. Skarbiec Kronosa, a to miał być jaskinia Kronosa, więc być może to jest to tutaj. Aha, nie, bo to jest, wróć, to jest rolne pola. Ale przypuszczam, że to nie jest to, bo to nie jest żadna jaskinia, to są koszary. Dobra, na razie tego nie ruszam. Okej, czyli to nie jest to. Tutaj mam jeszcze jakiś pytajniczek. No to chyba też nie jest żadna jaskinia. Chociaż... Nie wiem, jak tam zejść na dół. O kurde, powiem wam, że ciekawe, jak tam wejść. O kurde. To jest skarbiec Kronosa. Jaskinia narodzin Kronosa. Czy jednak dobrze trafiłem? Dobra. Skarbiec Kronosa, tu mamy jaskinię. Nie przeczytałem tego, kurczę, przeczytałem tylko, bo mówiłem parę razy, że gra nie pokazuje, gdzie mamy iść, no ale jest informacja tutaj, wystarczyło przeczytać, nie zwróciłem na to uwagi po prostu. Aha, jest tu przejście, dobra. Czekajcie, aha, tutaj mamy to. No w tej jaskini nie było żadnego tego popielnego, czy jak on się to nazywał. Blokowano osiągnięcie więcej mocy. Zadanie ukończone, kolejna lekcja, dobra.
co, można by to poprzesuwać. Okej, okay, jesteśmy na zewnątrz. Dobra, trzy zadania żeśmy zrobili. Robimy kolejne. Nie ma na co czekać. No to można by zrobić, ale to dobra. Na razie to zostawiamy. Co to za ekwipunek się nowy tu nam pojawił? Założyłem sobie tutaj wygląd tego przeklętej Gorgonia. Gorgoneja. Mamy wygląd tej Gorgonei, a mam założony ten mieczek oczywiście, bo jest dobry. Czekajcie, bo to jest 72 poziom. I ta włócznia Achillesa, którą zdobyłem, to niestety jest słaba. Wszystkie parametry ma tutaj słabsze. Dobra. Polegli strażnicy podziemnego świata. Hades, Ceby, Herakles, Achilles, Perseusz i Agamemnon zostali jego strażnikami. Dobra. I mamy na mapie zaznaczone tutaj miejsca tych... Tutaj mamy legendarny Herakles. A tu jest król Agamemnon. Czyli mamy tutaj te dwie postacie tutaj do zwerbowania jeszcze. Dobra, to robimy to oczywiście. Przenieśmy się tutaj. Aczkolwiek powiem wam, że chyba tu będzie szybciej, bo tu jest wejście na górę. Dobra, jesteśmy tutaj. I to jest chyba tutaj pod ziemią niestety. I musimy wskoczyć tam na dół. Holy crap, wysoko tu. Że wracamy do jaskini, w której już byłem. No ale co? 100 metrów stąd. I should watch my step around. No, muszę znowu założyć ten pancerz. Można grawerunek sobie wbić, ale to wiecie, szkoda tutaj grawerunek wbić na jakiś fajny pancerz, który mamy założone, bo ten grawerunek nam tylko daje to, że mogę przechodzić przez te zasłony tartaru. I do niczego więcej nam się to nie przydaje. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby nie poległ. O, szkoda, że się zorientował. Aba. Ej, czekajcie, bo ja kurde zaraz przegram. Bo... Ej, patrzcie, nie leczę się, cholera. Bo dopiero po uderzeniu się leczę. O, powiem wam, to jest takie trochę niefajne, cholera. Kurde, czego nie zaatakowałem? Dobra. A powiem wam, że walka z tymi strażnikami jest... Byłem królem, dowodziłem legionami. Widok moich sztandarów budził lęk w sercach wrogów. Równałem całe miasta z ziemią, ale teraz moim jedynym królestwem jest śmierć. Murami są skały, a żołnierzami płomienie. Ich żar to jedyne, czemu mogę zaufać w tej zapomnianej czeluści. Nie zaznam tu spokoju, nie przy tych wrzaskach dobiegających z Tartaru. To na pewno ten niestrudzony syn Zeusa tłucze więźniów na krwawą miazgę.
O proszę, przeklęty łuk Hadesa. Można sobie to zobaczyć. Czy to jest dobre? O, niestety nie jest dobre, ale możemy sobie, moi drodzy, zrobić jeden myk. Możemy sobie założyć, o. Dobra, został nam jeszcze jeden strażnik. Więc może, żeby było szybciej, to też zrobimy cięcie. Dobra. Prawie, prawie jesteśmy na miejscu. Tu mamy tartar. Nasz cel jest trochę dalej, ale będę musiał chyba przez tą lokację przejść. Nie będziemy na razie jej czyścić, bo tutaj mamy dużo do roboty. No, niestety tak już zostałem zauważony. No, trzeba przyznać, że lokacja jest naprawdę świetna. Ta poprzednia zresztą też była świetna. Trochę inne klimaty, tu mamy zupełnie co innego. Znowu, żeby tam wejść, ja muszę założyć ten pancerz poległych. Użyć zestawu, prawy przycisk myszy. I wchodzimy do środka. Z powrotem zakładamy nasz pancerz. Mamy tutaj z strony zdecydowanie lepszy. Trochę tu ciemno. Ale nic nie widzę. Oh shit. Chcę sobie zmienić strzały. Wiecie co, trochę zjebałem, bo mogłem go się zaskoczyć. Cholera. Ale sobie z nim poradzę, bo jest wolny, na szczęście. O cholera. Rise up and be a hero for Hades and for all the people in the underworld. Właśnie zrobiliśmy wszystkie zadania główne. Nie spodziewałem się, że w tym odcinku. Okej, okay. Wyjątkowość. Kolejny achievement na Steamie. Przeklęta maczuga Heraklesa. Oswojenie zwierzęta dodają obrzeń od ognia. Mamy nowy grawerunek. Odblokowany. Zadanie ukończone. Witaj w podziemnym świecie. A kurczę, powiem wam, że tutaj tak. O, przyjęto kilka nowych zadań. Widzicie, co już tych zadań nie będziemy robić. Zobaczmy, ile tych zadań jest. Kilka, no to. Okej. Okay. Pracę strażnika. Ale to już na następny odcinek zostawimy sobie. Możemy ewentualnie teraz sobie tutaj zrobić właśnie tą miejscówkę. Zobaczmy jeszcze tą maczugę, która wypadła. Przeklęta maczuga Heraklesa, ale kurczę, no mam przedmioty z jakiejś tam z podstawki i kurczę, mamy 74 poziom, zdobywamy jakieś nowe legendarne przedmioty i są one słabsze, no kurde, ja nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, żeby to znowu przejść, ja muszę znowu to założyć. I z powrotem muszę to założyć teraz. Co? O, zróbmy to tak, żeby sobie tutaj obczaić, gdzie są skarby i tak dalej. Tu jeszcze coś jest.
dosyć duża lokacja, kurczę wam powiem. Matko. Czy wszystko mi się udało odnaleźć? Dobra, tu już nic nie ma chyba. Dobra, do roboty. Ja cię pierdziu. Dobra, nie będę z nimi walczył, bo nie ma najmniejszego sensu. Chodzi o to, żeby tylko zrobić te rzeczy, które mamy tu zrobić. I są spierdzielać. No, tu jest jedna skrzynia. Tu są trzy kolejne i tam jest czwarta, dobra. No kurde, patrzcie, pod wodą skrzynia. Kto by pomyślał? Trzeba ten czas wykorzystać, który mamy jeszcze wolny. Gdzie sobie może tego gościa załatwię. Gościka, ja pierdził. Jeszcze musimy niestety tych strażników załatwić. Czekajcie, bo tu ktoś biegnie. Cholera. Zniszczony. Dobra, tu mamy jeszcze jednego kapitana, tam jest drugi i skrzynia. Nawet dwie tutaj są skrzynie jeszcze. To nie był kapitan. No widzicie, to nie był kapitan. Tam jest kapitan. O kurde. Jak tam zejść na dół? Oj, oj, oj. Kurde, tu nie ma wyjścia stąd. Holy crap. No, do góry właśnie. Oh shit.
Ajajajajaj. Czekajcie, bo nie wiem, jak tą skrzynię tam na dole zdobyć. A, tutaj coś jest, dobra. Dobra. Mamy skrzynię. Jeszcze jedna do zdobycia jest. Taka klasyka, to co było w podstawce. No to tutaj mamy to samo. Tego się już zatukłem wcześniej. Kurde, drugi raz się goś pojawił chyba. Chociaż dziwne, bo chyba nie. Nie do końca, kurde. Trochę daleko. Aj. Kurde, nie piekło to. Czekajcie, bo ja zaraz kurde zginę. Najgorsze jest to, że się kurde nie mogę za bardzo leczyć. Wolałem tamto lepsze, tamto. Wolałem, powiem wam, tamto. Mam tą umiejętność poprzednią, bo tutaj muszę niestety kurczę atakować, walczyć, żeby się leczyć. Średni pomysł. Kurczę, chyba się już tego cofnąć nie da. Co tu jeszcze mamy do odkrycia? Nie, no w sumie to chyba wszystko. Mamy skrzynię. Która jest gdzieś tu schowana. Dobra. Tu to będzie ciężko, kurczę, wyjść. Yeah.
Kurde, Bela, ale balans. Masakra, powiem wam. Jeszcze jednego kapitana muszę zabić. Nie będziemy mogli stąd spierdzielać. Dobra, moi drodzy, to tyle. Kończymy ten materiał, bo no, odcinek się wydłużył. Najważniejsze to, że mamy lokację zaliczoną. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, piona.